Dzień dobry, witam wszystkich i zapraszam na 31. lekcję języka angielskiego. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego materiału, chciałam Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszystkich marzeń w nadchodzącym 2022 roku. Moim życzeniem na nowy nadchodzący rok byłoby, żeby mój kanał rozrastał się w takim tempie, jak to robi do tej pory, ale do szczęścia w zupełności wystarczy mi wiedza, że moje lekcje pomagają Wam w nauce. A więc, moi drodzy, jak już się pewnie domyślacie, dzisiaj kontynuujemy naukę podstawowych czasowników. Format lekcji będzie identyczny do lekcji poprzedniej, a więc zaczynamy. Fall oznacza spaść, upaść. Feel – czuć, odczuwać. Fold – zginać, uginać, ugniatać, składać. Follow someone – śledzić kogoś. Get off – zejść, get out, wyjść. Get up, wstawać. Give oznacza dawać. Go oznacza iść. I logicznie go to bed oznacza iść do łóżka, iść spać. Przeczytajmy więc te wyrazy razem na głos. Fall, feel, fold, follow someone, get off, get out, get up, give, go, go to bed. A teraz przećwiczmy nowe czasowniki, używając do tego kilku prostych zdań. I feel very sad today. Jest mi dzisiaj bardzo smutno. My dog follows me home for 5 miles. Mój pies idzie za mną do domu przez 5 mil. You need to get out of this house and go to school. Musisz wyjść z tego domu i iść do szkoły. I get up early every day. Wstaję wcześnie każdego dnia. Can you give me the keys, please? Czy możesz dać mi klucze? It's 10 o'clock at night. You should go to bed. Jest 10 wieczorem. Powinieneś lub powinnaś iść spać. A teraz powtórzmy dane zdania jeszcze raz na głos, już tylko po angielsku. I feel very sad today. My dog follows me home for 5 miles. You need to get out of this house and go to school. I get up early every day. Can you give me the keys, please? It's 10 o'clock at night. You should go to bed. Jeśli czujecie się już gotowi na siłach, zapraszam do przejścia do pierwszego ćwiczenia dzisiejszej lekcji. Za chwilę usłyszycie zdanie po zdaniu w języku polskim, a Waszym zadaniem jest przetłumaczyć je i powiedzieć na głos w języku angielskim.
A więc zaczynamy. Czy możesz mi dać klucze? Ja wstaję wcześniej każdego dnia. Jest mi dzisiaj bardzo smutno. Musisz wyjść z tego domu i iść do szkoły. Jest 10 wieczorem. Powinieneś iść spać. No dobrze, przejdźmy w tym układzie do kolejnego slajdu. A więc mamy czasowniki. Grow – rosnąć. Hang out – spędzać czas. Howl – wyć. Lub scream – krzyczeć. Increase – zwiększyć, powiększyć. Jump – skoczyć, skakać. Kick – kopnąć, kopać. Kiss – pocałować, całować. Kneel lub kneel down – klękać, klęknąć, uklęknąć. Oraz knock – pukać, zapukać. Powtórzmy je teraz razem na głos. Grow – hang out. Howl, scream, increase, jump, kick, kiss, kneel, kneel down, knock. Przykładowe zdania z tymi czasownikami mogą wyglądać następująco. Money doesn't grow on trees. Co oznacza pieniądze nie rosną na drzewach. I to jest takie bardzo popularne przysłowie tudzież powiedzenie i warto się go nauczyć. Do you want to hang out with us this weekend? Chcesz spędzić z nami czas w ten weekend? I don't like when you scream like this. Nie lubię, kiedy tak krzyczysz. Can you increase my salary? Czy możesz zwiększyć moją pensję, moją wypłatę? Prawdopodobnie wiele z osób chciałoby coś takiego powiedzieć swojemu szefowi lub szefowej, prawda? I don't want you to kiss me. Nie chcę, żebyś mnie pocałował. Lub nie chcę, żebyś mnie pocałowała. You don't have to kneel down. Nie musisz klękać. You need to go straight and knock on the door marked inquiries. Musisz iść prosto i zapukać do drzwi z napisem zapytania lub drzwi z napisem punkt obsługi klienta. Przeczytajmy powyższe zdania jeszcze raz. Money doesn't grow on trees. Do you want to hang out with us this weekend? I don't like when you scream like this. Can you increase my salary? I don't want you to kiss me. You don't have to kneel down. You need to go straight and knock on the door marked inquiries. No dobrze, moi drodzy, jak już czujecie się gotowi na siłach, zapraszam do ćwiczenia. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, ja będę mówiła zdania po polsku, a waszym zadaniem jest przetłumaczyć je na głos po angielsku. A więc zaczynamy. Nie lubię, kiedy tak krzyczysz. Nie musisz klękać. Chcesz z nami spędzić czas w ten weekend?
Pieniądze nie rosną na drzewach. Czy możesz zwiększyć moją pensję? Nie chcę, żebyś mnie pocałował. Mam nadzieję, że ćwiczenie nie sprawiło Wam problemów. Przejdźmy teraz do ostatniej partii czasowników dzisiejszej lekcji. A więc powyżej mamy laugh, śmiać się, launch, uruchomić, ale też może oznaczać wystrzelić, odpalić, leave, opuścić, opuszczać, zostawić, lie down, położyć się lub położyć coś, lift, podnieść, listen, słuchać. Jeśli chcemy powiedzieć, że lubię słuchać muzyki, to powiemy I like listening to music. A z kolei, jeśli chcemy powiedzieć komuś wysłuchaj mnie, posłuchaj tego, co mam do powiedzenia, powiemy listen to me. Dalej mamy lose, stracić, utracić. Move, przenieść, przemieścić. Open, otworzyć. Park, zaparkować, parkować. Pass, zdać. Pick up, podnieść. Pull, wlać. Push, naciskać, wciskać, przyciskać. A teraz powtórzmy je jeszcze raz na głos. Laugh, launch, leave, lie down, lift, listen to, lose, move, open, park, pass, pick up, pull, push. Skoncentrujmy się teraz na przykładowych zdaniach. I like when you laugh. Lubię, kiedy się śmiejesz. He leaves the house at 6 a.m. every Monday morning. On wychodzi z domu o 6 rano w każdy poniedziałek. You need to lift this box carefully because it's heavy. Musisz ostrożnie podnieść tę skrzynię lub to pudło, ponieważ jest ciężkie lub ciężka. I listen to the music in my free time. W wolnym czasie słucham muzyki. He moves slowly because his legs often hurt. On porusza się powoli, bo często bolą go nogi. The shop opens at 8 a.m. Sklep otwiera się o 8 rano lub sklep jest otwierany o 8 rano. I need to pick up some milk from the shop. Muszę kupić mleko w sklepie. You need to push the red button to open the door. Aby otworzyć drzwi, musisz nacisnąć czerwony przycisk lub naciśnij czerwony przycisk, żeby otworzyć drzwi. No dobrze, przeczytajmy te zdania na głos. I like when you laugh. He leaves the house at 6 a.m. every Monday morning. You need to lift this box carefully because it's heavy. I listen to the music in my free time. He moves slowly because his legs often hurt. The shop opens at 8 a.m. I need to pick up some milk from the shop. You need to push the red button to open the door.
i zapraszam do ostatniego ćwiczenia dzisiejszej lekcji. Bardzo proszę, przetłumaczcie usłyszane zdania na język angielski. W wolnym czasie słucham muzyki. Sklep jest otwierany o 8 rano. Lubię, kiedy się śmiejesz. Musisz ostrożnie podnieść tą skrzynię, ponieważ jest ciężka. On porusza się powoli, bo często bolą go nogi. On wychodzi z domu o 6 rano w każdy poniedziałek. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie uda mi się wrzucić jej na YouTube'a przed świętami, mam nadzieję, że święta upłynęły Wam w miłej i przyjemnej atmosferze. Następna lekcja, w której dokończymy już naukę podstawowych czasowników, powinna pojawić się wkrótce, dlatego gorąco zapraszam do subskrybowania do mojego kanału. A jeśli macie jakieś pytania lub propozycje, gorąco zapraszam Was do zostawiania komentarzy w opisie odcinka oraz do pisania maili na wyżej podany adres. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia.